Rozmowa dnia. W studiu profesor Leszek Walcerowicz. Witamy panie profesorze. Dzień dobry państwu. Marek Belka powinien ustąpić, to tytuł rozmowy z panem w wczorajszej Rzeczpospolitej. Czyli to pana opinia? To nie tylko moja. Ale jeśli pan pozwoli, panie profesorze, bo chciałem ciąg dalszy. Nie rozważam podania się do dymisji, powiada profesor Marek Belka. Wczoraj miało miejsce spotkanie prezesa Narodowego Banku Polskiego z panem prezydentem, po którym był komunikat dotyczący wyłącznie stabilności polskiej waluty. Zatem można by odnieść wrażenie, że ze strony Pałacu Prezydenckiego nie ma pomysłów, by wpłynąć na decyzję o dymisji czy o odwołaniu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zatem w jakim miejscu jesteśmy? Znaczy ja może najpierw wyjaśnię, skąd się wzięła moja opinia. W tych nagraniach, które każdy jak chciał mógł wysłuchać, jest mowa o tym, że w zamian za pomoc wygranej określonej partii przy spełnieniu pewnych warunków, o których także jest mowa, prezes Belka jest właśnie taką pomoc gotów zaoferować. Jest to jaskrawe naruszenie apolityczności Narodowego Banku Polskiego, które jest potrzebne jak powietrze do tego, żeby ten bank mógł dobrze i wiarygodnie wykonywać swoją funkcję. Ja z racji swoich poprzednich obowiązków i różnych kontaktów międzynarodowych miałem okazję śledzić, czy coś takiego się w ogóle mogło dziać w krajach, że tak powiem, o wyższej kulturze politycznej, i nie stwierdziłem. Znam jeden przypadek Włoch, gdzie ówczesny prezes banku centralnego został przyłapany na rozmowie telefonicznej z prywatnym bankiem, któremu obiecywał wsparcie przy kupnie innego banku włoskiego, i po 4 miesiącach oporów został zmuszony do poddania się do dymisji. Moim zdaniem dla Polski i dla standardów, które chcemy w Polsce budować, byłoby lepiej, żeby zachowanie, o którym była mowa, nieuznane zostało po prostu jako coś normalnego, bo trzeba powiedzieć, o co tutaj też szerzej chodzi. To chodzi o to, jakie my państwo budujemy. Czy budujemy państwo, które przestrzega takich elementarnych standardów konstytucyjnych i standardów przyzwoitości, czy też godzimy się na patologię, co by oznaczało, że my zmierzamy do Republiki Bananowej. Ja uważam, że Polska powinna budować przyzwoite państwo, a jeśli tak, to przypadki naruszenia norm konstytucyjnych czy elementarnych obyczajów powinien mieć swoje konsekwencje, niezależnie od osoby, bo tu nie ma nic personalnego z mojej strony. Czyli odrzuca pan tę argumentację prezesa Belki, że to była rozmowa prywatna i że nikt nie może go jako obywatela pozbawić prawa do posiadania opinii i do wygłaszania sądów, że to nie ma nic wspólnego z niezależnością banku centralnego. Gdyby po pierwsze to było wypowiadane publicznie, to jest okej, ale to przecież była, ale nade wszystko tym mamy do czynienia, powtarzam, z propozycją targu politycznego, który zmierzałby do tego, aby poprzez badania, poprzez działania organu, który dla swej istoty musi być apolityczny, pomóc wygranej jednej partii. Chcę od razu powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem propozycji PiS-u. Ze względów, jak mam nadzieję, merytorycznych, ale ja nie uważam, że takimi metodami można, czy należałoby popierać konkurencyjną partię. Wtedy mamy do czynienia z lekarstwem, obawiam się, być może gorszym od choroby. A że kiedy pan kierował Narodowym Bankiem Polskim, dochodziło między panem a politykami ówczesnej władzy do rozmów idących w kierunku wspomożenia przez bank centralny? Nigdy, ja myślę, że oni wiedzieli, że ja nigdy bym nie zdecydował się na coś, co wykraczałoby poza normy konstytucyjne. Ja wraz zresztą z 2 kolejnymi radami polityki pieniężnej staraliśmy się dbać o to, żeby wykonywać konstytucyjne zadanie Narodowego Banku Polskiego. Najpierw obniżanie inflacji, a potem utrzymywanie niskiej inflacji. I wszystkie narzędzia, jakie Narodowy Bank Polski posiada i posiada, wystarczają do realizacji tego celu i innych celów. Chcę jeszcze raz powiedzieć, że to, co mnie zdumiewa w części opiniotwórczych mediów, to bagatelizowanie tej sprawy. Ci, co to bagatelizują, to chcąc, nie chcąc, zamiast pomagać Polsce, żeby iść w górę, jeżeli chodzi o przyzwoitość i poziom naszego państwa, ciągną to państwo w dół. Pan wspomniał o Radzie Polityki Pieniężnej, panie profesorze. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że to staje się powoli takie trochę, nie mówię niechciane dziecko, bo to może złe określenie, ale jest problem z ową radą z punktu widzenia możliwości działania prezesa Narodowego Banku Polskiego? Moim zdaniem właśnie próba
jak to się, o czym była mowa, objechania czy ominięcia Rady, no to jest dążenie do skoncentrowania władzy w rękach prezesa, ale w jakim celu? No jeżeli uznać, że on nie żartował, a uznaje, że nie żartował w tej, jak się wyraził, prywatnej rozmowie, która oczywiście nie może być prywatną, no to jednym z celów, którym miałaby służyć ta zwiększona władza, miało być ingerowanie w proces wyborczy poprzez, jak to się wyraził, pomoc. No ta pomoc może mieć różną formę. Po pierwsze, miałaby mogło mieć formę dodrukowania pieniędzy, żeby wspomóc określone rządy. I tu trzeba absolutnie patrzeć na to, co będzie zapisane w proponowanej ustawie Narodowym Banku Polskim, aby ona nie naruszała naszej konstytucji, tak jak naruszają naszą konstytucję ustawa o OFE. No ale taka pomoc może oznaczać obniżanie stóp procentowych przed wyborami, żeby gospodarka się ożywiła, pomogła wybrać tym, który dany prezes by lubił, a po wyborach większa inflacja. Przy czym jeżeli daje się nawet do zrozumienia, że jest się gotowym tak postępować, to się zaprasza naciski polityków. W Stanach Zjednoczonych jest wielki problem, że bank centralny przez swoje działania stał się upolityczniony. A naszą wielką zdobyczą ustrojową, i mówię to jako człowiek, który od 1989 roku z przerwami jest w życiu publicznym, jest zbudowanie niezależnego, jak na razie fachowego, banku centralnego. To jest przecież strażnik stabilności naszego pieniądza. Ciekawy komunikat wydała Rada Polityki Pieniężnej po wczorajszym spotkaniu z prezesem, bo jak nasi słuchacze wiedzą, prezes Marek Belka wyraził się o Radzie Polityki Pieniężnej w sposób, w słowach no, mało parlamentarnych, pozwolę sobie nie cytować. Natomiast po spotkaniu porannym wczorajszym komunikat brzmi, że Rada Polityki Pieniężnej ubolewa, że wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego zarejestrowana poprzez nielegalny podsłuch mogą sprawiać wrażenie, że przewodniczący Rady Polityki, czyli prezes banku, włączył się w polityczny cykl wyborczy. Takie zaangażowanie byłoby nieodpowiedzialne. Mogą sprawiać wrażenie, a pan nie ma żadnych wątpliwości. No, każdy może sobie przeczytać. No to język dyplomacji mamy tutaj do czynienia. Natomiast to można interpretować różnie, ale na pewno nie można interpretować tego jako aprobaty do zachowania prezesa Belki w trakcie tej rozmowy. Skrajnej i dopuszczalnej interpretacji to jest potępienie. No ale jest aprobata. Profesor Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówiła w Polskim Radiu, że niezależność prezesa ani banku nie została naruszona. Prezes nie powinien podać się do dymisji. Przepraszam, ale pani Chojna-Duch nie reprezentuje całej Rady, tylko samą siebie. Jej opinia, którą przeczytałem, jest kuriozalna. A mianowicie ona uważa, że ta, jeśli ja dobrze zrozumiałem opinię, to ta część, o której była mowa o tym dealu politycznym, to była prywatna, w związku z tym nieważna. A przypominam także sobie, że pani profesor Chojna-Duch w nagłym trybie napisała opinię popierającą wywłaszczenie Polaków z oszczędności emerytalnych w OFE, czego nie powinna była czynić, bo była i jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, więc to osoba, która w sposób jawny miesza się do partyjnej polityki. A czy ma znaczenie fakt, że podczas wczorajszego spotkania prezesa z Radą Polityki Pieniężnej nie było Jerzego Hausnera i Adama Glapińskiego? Tego nie jestem w stanie skomentować. Mogę tylko powiedzieć, że ja byłem i jestem pełen szacunku dla profesora Jerzego Hausnera, choć przecież bierzemy się z różnych, że tak powiem, obozów politycznych i profesor Hausner mnie przed tym niejednokrotnie krytykował, ale ja doceniałem to, co on robi dla uzdrowienia finansów naszego państwa i myślę, że w XXI wieku to był największy reformator w Polsce i człowiek, który ma charakter i ma elementarną uczciwość, bo proszę Państwa, no, zawsze potrzebna jest uczciwość i charakter, ale szczególnie, jeżeli się kieruje instytucją, która musi wzbudzać zaufanie. Jeżeli ktoś nie wzbudza zaufania, to po prostu dyskwalifikuje się, nie powinien kierować instytucją zaufania publicznego, jakim jest Narodowy Bank Polski. Mhm. Specjaliści, ekonomiści, analitycy rynku przy okazji takich wydarzeń jak to, co nazywamy aferą podsłuchową, od razu patrzą na to, co się dzieje na giełdzie, na kursy walutowe. Dużo się nie dzieje w związku z tym. No, dlatego, że rynki walutowe mogą uznawać, że ten problem zostanie rozwiązany. Rynki finansowe nie uwzględniają długofalowych konsekwencji, proszę pamiętać. Więc jeżeli Polska
Jeżeli wskutek bierności obywateli ta sprawa zostanie zaklepana, to oczywiście będzie długofalowa szkoda dla wiarygodności Polski, dla jakości polskiego państwa, ale to się nie odbije, ta obawa, w bieżących notowaniach rynków finansowych. Nic nie zastąpi gotowości obywateli do pokojowej walki o lepsze państwo. Wotum zaufania, wotum nieufności, skrócenie kadencji parlamentu, nowe wybory, to są propozycje polityków. Jak pan je komentuje? To jest próba wykorzystywania rzeczywiście skandalicznej, żałosnej sprawy do własnych celów politycznych. Ja nie widzę troski o to, żeby polskie państwo było lepsze. Mało w tych wypowiedziach jest właściwej diagnozy tego, co doszło, prawda, że mamy do czynienia z naruszeniem apolityczności Narodowego Banku Polskiego. Może jeszcze jedno dodam. Odnośnie wypowiedzi premiera, który uznał, że ponieważ prokurator generalny stwierdził, czy przypuścił, że nastąpiło naruszenie prawa w przypadku innej rozmowy, no to on podejmuje kroki, a ponieważ prokurator generalny stwierdził, że nie było naruszenia prawa w przypadku rozmowy prezesa Belki i ministra Sienkiewicza, to on nie podejmuje kroków. Proszę państwa, ale o jakie prawo chodziło w tym pierwszym przypadku? O prawo karne. Jeśli ja dobrze rozumiem, to prokurator Seremetty nie oceniał konstytucyjności. Ale nie można przyjąć za standard w polskim państwie, że jeżeli ktoś w sposób wyraźny nie narusza prawa karnego, to już jest okej. Bo to jakie to było państwo? No przecież liczy się szacunek dla konstytucji, liczą się obyczaje. Inaczej nie będziemy mieli bardziej przyzwoitego i porządnego państwa. I tak na koniec, panie profesorze, jeszcze w związku z treścią tej rozmowy i w związku z tą decyzją, jaką wczoraj podjął rząd, krótko mówiąc, bank centralny i będzie mógł kupować obligacje państwowe na rynku wtórnym. Czy to jest krok we właściwym kierunku, czy to się praktykuje, czy to jest błąd? Po pierwsze, tu powstaje pytanie o sprzeczność z konstytucją, bo jest konstytucja. Mówię o tym, bo wiemy, że właściwie dla większości polityków konstytucja się nie liczy, w związku z tym uważają, że mogą ją deptać. To jest pierwsza sprawa. W polskiej konstytucji jest słusznie zakaz takiego postępowania. Po drugie, owszem, na przykład w Ameryce się to czyni, ale Polska nie jest Ameryką, a ponadto są coraz większe krytyki takiego postępowania. Po trzecie, w Japonii to się robi, jak powiedział minister Szczurek. Tylko Japonia jest w stagnacji, prowadząc taką politykę od kilkunastu lat. W Europie jest coraz więcej obaw, że powtórzy scenariusz japoński właśnie wskutek tego, że będzie się prowadziło przez długie lata politykę łatwego pieniądza, która będzie dawała politykom do łap wydrukowany pieniądz, a oni nie będą musieli reformować. W związku z tym musimy zachować nadzwyczajną uwagę, jeżeli chodzi o tę właśnie propozycję. Gość Sygnałów Dnia, profesor Leszek Balcerowicz. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. 8.31.